Dużo dzisiaj było o presji, jaka towarzyszy zmaganiom działów informatyki, jaka towarzyszy ludziom IT. Mówił o tym Filip w swojej prezentacji, również w badaniu, o które się tutaj powoływano, które przeprowadziła firma Hewlett-Packard wśród osób zgromadzonych na sali. Wyszło z niego, że co dziewiąty bodajże szef IT w Polsce przyznał się do tego, że czuje presję związaną z tym, że będzie musiał wykazać wartość, jaką wnosi do biznesu. Chciałem się was zapytać w pierwszej kolejności użytkowników technologii. Czy to jest coś nowego? Czy to jest nowe zjawisko? Czy rzeczywiście ta presja jest większa niż była do tej pory? Czy tylko nam się tak wydaje? To może ja zacznę. Piotr Orłowski, Amryst. No, presja jest dobra. Ona zawsze była, zawsze jest. Być może teraz jest większa, bo wszyscy chcą szybciej, taniej. Właściwie natychmiast. Każdy użytkownik się zna na IT. Ludzie mają najróżniejsze urządzenia, na tych urządzeniach chcą pracować i myślę, że naszą rolą jest znaleźć sposób, żeby zbudować wartość dzięki tej presji. Ale czy presja jest tylko dlatego, że się wszyscy znają, tak jak na piłce i na medycynie? Czy są inne źródła tej presji jeszcze? Wojtek Ehrenfeld. Przede wszystkim źródła presji to jest zysk. Generowanie większego zysku, generowanie wartości dla organizacji, ale także wartości dla naszych klientów. Stąd się bierze największa presja. Ja się zgadzam w pełni. Wydaje mi się, że są dwa prozaiczne powody, skąd się bierze presja. Pierwsza jest prozaiczna, czyli to są pieniądze, które można zarobić albo które można stracić. A druga to jest presja bierze się stąd, że ludzie umieją czytać i biznes staje się coraz bardziej świadomy i to nie tylko dlatego, że potrafi obsługiwać swoje iPhony, konfigurować pocztę, instalować internet i tak dalej, wszystko wydaje się coraz prostsze, ale dlatego, że bardzo łatwo w dzisiejszym świecie może przeczytać, co zrobiła konkurencja, jakie technologie, jakie rozwiązania są dostępne i najnormalniej w świecie wywiera presję na IT, żeby mu to dostarczyć. Im więcej będzie na IT im więcej będzie od IT zależało, tym moim zdaniem ta presja będzie rosła i nie wydaje mi się, żeby to miało się kiedyś skończyć. IT będzie miało coraz mniej szans, żeby usiąść sobie i kwartal po kwartale być zadowolonym, świętować swoje sukcesy, bo ta presja i nowe wyzwania będą ciągle przed nimi. Czyli dobra wiadomość jest taka, że presja nie bierze się stąd, że ktoś uważa, że IT jest niepotrzebne, tylko wręcz przeciwnie, dlatego że IT jest coraz ważniejsze. Pan Henryk Baniowski. Henryk Baniowski, Alior Bank. Ta presja ma trochę inny wymiar w naszym przypadku, ponieważ można powiedzieć, że to nie jest presja tylko i wyłącznie na dział IT. To jest oczekiwanie, że dział IT będzie znał się na biznesie. I to jest po prostu troszeczkę tak jakby wyższy poziom. Ten dział w tym momencie musi się trochę rozwarstwić i z jednej strony mieć te kompetencje technologiczne, ale z drugiej strony zdecydowanie budować wiedzę merytoryczną i być partnerem nie rozmawiającym o technologii, ale o biznesie z biznesem. Krzysztof, czy ja mógłbym zapisać w takim razie pierwsze przykazanie nowego stylu IT? Poznaj oczekiwania i poznaj oczekiwania biznesu. Czy panowie się zgadzają? Tak. Mamy pierwsze przykazanie. Panowie, teraz zwrócę się w pierwszej kolejności do dostawców, ale każdy z was może zabrać głos. Do tej pory, przez długie lata było tak, że wprowadzając IT do przedsiębiorstw, o tym mówił Paweł Czajkowski, było stosunkowo łatwo osiągnąć wygraną. Łatwo było osiągnąć optymalizację, wykazać, że zastosowanie technologii przyniesie oszczędność, przyniesie większą efektywność. Czy czas łatwy wygranych się już skończył? Czy nadal dostrzegacie, rozmawiając ze swoimi klientami, proste rezerwy, gdzie jeszcze można, gdzie można łatwe wygrane odnosić, implementując IT? To może ja zacznę. Myślę, że te proste rezerwy jeszcze ciągle istnieją, bo cały czas mówimy o tym, że IT staje się takim doradcą i jakby takim centrum innowacji w przedsiębiorstwie i to jest dobre i słuszne, ale jednocześnie no nie możemy zapominać o tym, że jest też ta warstwa taka bardziej przyziemna IT, która musi działać, trochę tak jak woda w kranie, ona musi lecieć, bo nie daj Boże, żeby nie leciała. I teraz w tej warstwie ciągle jest mnóstwo rezerw.
Pewnie ci z Państwa, którzy tu są liderami rozwiązań, to pewnie u Was nie, ale ciągle spotykam organizacje, gdzie tych rezerw jest bardzo dużo. Była tutaj mowa na jednym z slajdów, kolega mówił, że data center jest zutylizowane w 30%. Nie wiem, czy to jest liczba w Polsce taka też 30, czy to jest trochę więcej, czy mniej, ale z pewnością te rezerwy są bardzo duże. Także w obszarze infrastruktury IT na pewno jest jeszcze mnóstwo rezerw, które można wyzwolić. Pewnie w innych obszarach też, ale to jest taki najprostszy, nisko wiszący owoc. Mhm. Znaczy, jeśli można dodać, ja tu z Andrzejem się zgodzę, że są jeszcze pokłady jak gdyby możliwości, oszczędności. One nie są może zawsze takie oczywiste, takie proste i wydaje mi się, że liderzy rynku to już dostrzegają i robią, natomiast pytanie jest, czy to się dzieje generalnie na rynku. Wydaje mi się, że takim na przykład obszarem jest temat kosztów energii. I na przykład odświeżanie infrastruktury. Czy mówimy tutaj o rozwiązaniach typu data center, czy nawet rozwiązaniach klienckich. Jeżeli mamy do czynienia z urządzeniem, które ma powiedzmy 5-6 lat, to tak naprawdę wymieniając je na nowe, jesteśmy w stanie w dość szybkim czasie zaoszczędzić na samej energii. Nie wiem, na ile to jest temat już bardzo ważny w Polsce, ale myślę, że to jest temat, który będzie coraz ważniejszy. Nie wiem, czy tu koledzy się zgodzą. Myślę, że Wojtek Ehrenfeld, który ma do dyspozycji jedno z największych centrów danych w Polsce, może coś na ten temat powiedzieć. No, dwie perspektywy. Pierwsza jest taka, że zgadzam się w pełni i też szukałbym dzisiaj najwięcej optymalizacji w prądzie, w zużyciu serwerowni, w jakichś drogich kontraktach maintenance'owych, w tych elementach, które dzisiaj za każdym razem, na każdym szczeblu zarządzania muszą być analizowane. Ja bym jednak mimo wszystko popatrzył na to troszeczkę z innej perspektywy, a mianowicie dlaczego tak naprawdę ciągle te koszty, ich struktura, ich tak naprawdę z roku na rok obcinanie jest takie kluczowe. A mianowicie z jednej strony, jeżeli faktycznie to obcinanie kosztów, ta zdrowa struktura i tak dalej, ma na celu gromadzenie kapitału, który realnie ma szansę na tworzenie nowych innowacji, nowych produktów, rozwoju środowiska, przedsiębiorstwa, moim zdaniem zdecydowanie bardzo dużo łatwiej działowa IT jest motywować do tego typu działań. Jeżeli natomiast rok po roku te ciągłe optymalizacje służą tylko i wyłącznie właśnie do optymalizacji, a nie tworzą tych nowych wartości, to moim zdaniem no, motywacja zespołu działu IT spada, bo ile razy można renegocjować kolejny kontrakt, po raz kolejny robić projekt jakiejś konsolidacji, wirtualizacji i tak dalej, kiedy już niejednokrotnie te środowiska są no, w sposób dobry zarządzane. No właśnie, czy ciągłe mówienie o optymalizacji nie jest taką ślepą uliczką, w którą się IT często samo wpędza, bo Nawet trochę będę adwokatem diabła, mianowicie powiedziałbym w drugą stronę, czy nie byłoby warto, jeżeli mówimy dzisiaj o nowym stylu IT, popatrzeć na to z innej strony. Jeżeli dane dział IT udało mu się zbudować, nazwijmy to sposób, produkt, który jest profesjonalny, o dobrej strukturze, o dobrych kosztach i tak dalej, to dlaczego dział IT nie mógłby zmierzyć się z tym, żeby zaoferować go, nie wiem, w grupie kapitałowej, być może na rynku. Byłoby to być może szansa, że IT nie byłoby postrzegane tylko i wyłącznie z punktu widzenia tabelki koszty, ale być może dałoby szansę pojawienia się jakichś przychodów. Ja nie mówię o tym, że w tej sytuacji dział IT zmieni zupełnie biznes firmy, ale naprawdę miałby szansę zmiany perspektywy patrzenia przez zarządzających. Panowie, w takim razie zapiszmy drugie przykazanie. Być może powinno brzmieć mądrze. Mądrze szukaj optymalizacji. Szukaj mądrze optymalizacji. Zgadzamy się co do tego? Panowie i proszę Państwa, często przy okazji mowy o nowym stylu IT mówi się, jest taka prosta kontradykcja. Nie koncentruj się na utrzymaniu, właśnie to co mówi Wojtek Ehrenfeld. Postaraj się korzyści wynikające z optymalizacji przekuć w innowacje. Jak to wygląda w waszych organizacjach? Od lat podaje się taki niekorzystny, nazwijmy to współczynnik, że zbyt wiele czasu poświęcamy na utrzymanie, za mało energii poświęcamy na rozwój. Tylko ja to słyszę od wielu, wielu lat. Czy to jest powtarzane jak mantra? Czy jest jakiś prosty sposób, żeby temu zaradzić, żeby się IT transformowało się ku tej sile napędowej przedsiębiorstwa, a nie wpadało w swoją rutynę i zajmowało się zakurzonymi szefami w serwerowniach?
No my też tak byśmy bardzo chcieli, tutaj apel do dostawców usług, żebyście nam w tym pomogli, dlatego że niestety nie zawsze jest tak, że te usługi oferowane po prostu ekonomicznie działają na korzyść przedsiębiorstwa i to powoduje, że IT dalej pełni rolę taką dość techniczną w niektórych przedsiębiorstwach, co nie pozwala przeinaczyć się działowi IT, żeby dostarczać właśnie tą wartość biznesową, o której tak dużo dzisiaj żeśmy mówili, czyli generowanie nowych usług czy produktów dla klientów, nowej wartości, dostarczaniu informacji, a nie danych biznesowi. Mhm. Panie Henryku, w Aliorze. No, te proporcje myślę, że wynikają trochę ze strategii, jaka została przyjęta w przedsiębiorstwie. No, jeżeli przedsiębiorstwo chce być innowacyjne, to jednak no, musi odpowiednie środki przeznaczyć na to, żeby ta część rozwojowa była cały czas w przewadze. Natomiast trochę nawiązując do poprzednich wypowiedzi, jeszcze wcześniejszych, trzeba cały czas jednak patrzeć też na tą część utrzymaniową, bo technologia nam się zmienia. I sztuką jest, ale myślę, że realną jednak, znaleźć takie rozwiązanie, które z jednej strony obniży nam koszty, a z drugiej strony da trochę fanu dla tych inżynierów, którzy u nas siedzą, że wdrażają nowe rozwiązanie za mniejsze pieniądze i jednocześnie mają kontakt z tą nowością. Nam się to udaje, bo akurat jesteśmy w takim okresie, gdzie po 7 latach od startu banku wiele rzeczy jest wymienianych. I o dziwo, nasz budżet kosztowy i utrzymaniowy nie rośnie, tylko spada. A woda leci, tak jak Andrzej Dopierała chciał. Woda z kranu cały czas leci, tak? Leci. To może jeszcze idąc dalej. Ja myślę, że to, żebyście Państwo mieli więcej czasu na te fajne rzeczy, na te innowacje, na tę wartość dla biznesu, to może te prostsze trzeba komuś innemu oddać, na przykład takiej firmie usługowej, jak choćby nasza. Czyli takie prostsze rzeczy, te mniej sexy, tą wodę w kranie, to my będziemy chętnie takim hydraulikiem. I możemy też wnieść jeszcze jedną wartość, no bo Państwo, czyli CIO, słyszycie od producentów taki komunikat, weźcie wszystko od nas, bo wszystko wtedy będzie najlepiej, my to wszystko zrobimy dobrze. I to jest oczywiście prawda. I macie taki dylemat, czy wziąć wszystko od jednego dostawcy, czy zrobić sobie ten samochód złożony z części, tak jak kolega na slajdzie pokazywał, i samemu być tym monterem, który będzie te części dobierał, czy pójść takim rozwiązaniem tak trochę w pół drogi, czyli wziąć sobie kogoś, kto za was z tych części to złoży. No i pewnie nie ma jednej dobrej odpowiedzi, natomiast pomysł taki, żeby te prostsze sprawy zlecić komuś na zewnątrz, kto istnieje duża szansa, że się na tym zna zupełnie nieźle, żeby to robić, bo wtedy będziecie Państwo mieli więcej czasu na te rzeczy przyjemne. Spotkałem się z takim stwierdzeniem, że CIO w dzisiejszych czasach to powinien być trochę jak taki venture capitalist, czyli ktoś taki, kto cały czas poszukuje na rynku różnych nowości, podejmuje pewne ryzyka, bo owszem, ma w swoim portfelu rzeczy takie bezpieczne, które co roku przynoszą mu jakiś zwrot, ale też szuka nowości, z których co jakiś czas coś strasznie fajnego mu się wydarzy i wtedy dzięki niemu firma odskoczy. No, czasem zdarzą się też porażki, ale to jest jakby wpisane w sposób działania i to myślę jest strasznie fajne w roli dzisiejszego CIO. Jakby ktoś mi to zaproponował, to na pewno bym się zastanowił. Mhm. Czyli w tym samochodzie, który wspomniałeś na slajdzie, była wymieniona też skrzynia biegów odłady, więc to mogłoby być troszkę niebezpieczne. Ale wspomnieli panowie też i ty wspomniałeś o roli CIO. Ja coraz częściej łapię się na takim wrażeniu, nie mam wrażenia czasami, żebym rozmawiał z CIO takim, do jakich się przyzwyczailiśmy kilkanaście lat temu. Często myśleliśmy o ludziach skoncentrowanych na technologii. Teraz coraz częściej ta dyskusja się rozszerza i albo CIO rozszerza swoją rolę, mówiąc tak jak chociażby panowie przed chwilą, o wnoszeniu wartości do biznesu, a nie o technologii, ale bardzo często też pole tej dyskusji się rozszerza i mając na myśli taki tradycyjny dialog dostawca-odbiorca, w przeszłości mówiliśmy o dialogu firmy informatyczne CIO. Teraz ta dyskusja coraz częściej odbywa się chociażby w trójkącie, gdzie jeszcze bardzo, bardzo istotną rolę pełni właściciel biznesowy, czyli to też ta strona biznesowa, chociaż przyznaję, że rozmawiając z panami, to jestem w takiej sytuacji, czasami jest mi ciężko odróżnić. Panowie biorą na siebie tą rolę i czasami bardzo, bardzo efektywnie się z niej wywiązują, mówiąc o rzeczywistych potrzebach biznesowych, a nie tylko informatycznych firm, które reprezentujecie. To jest nowy trend, moim zdaniem bardzo, bardzo pozytywny.
Do tego będę chciał za chwilę nawiązać, natomiast chciałbym, żebyśmy jeszcze zamknęli klamrą tę część dotyczącą utrzymania, robienia fajnych rzeczy, robienia innowacji, ale tak, żeby woda dalej leciała. Chciałbym zaproponować takie brzmienie, żeby uciekać od rutyny, znaczy, że IT musi uciekać od rutyny i szukać innowacji. Czy to jest coś, co się wpisuje waszym zdaniem w nowy styl? Zdecydowanie panowie kręcicie głowami w kierunku... Być może oszczędzajmy, żeby rosnąć. Oszczędzajmy, żeby rosnąć. Dobrze. Teraz to, do czego nawiązał Artur Wieretiło o tym trójkącie, w którym występuje dostawca, CEO i biznes. Proszę państwa, jest takie badanie przeprowadzone przez IDC w zeszłym roku, mówiące o tym, prawdopodobnie trochę upraszczające rzeczywistość, ale mniej więcej wniosek z niego jest taki, że 60% projektów, które w jakiś sposób dotykają technologii w przedsiębiorstwach, jest finansowanych poza działem IT. To znaczy działy biznesowe występują w roli sponsora. Pytanie, czy wasze firmy mieszczą się w tej statystyce, czy to wygląda to inaczej? Ja mogę potwierdzić, że absolutnie jest to prawda. Ja dzisiaj mogę potwierdzić, natomiast nie wzięło się to znikąd, a mianowicie ostatnie 3 lata z naszego punktu widzenia było dość dużą inwestycją w infrastrukturę, automatyzację, cloudy i te wszystkie dzisiaj mądre historie, które spowodowały, że wracając do wcześniejszego pytania, dzisiejsza struktura utrzymania do powiedzmy fajnych rzeczy innowacyjnych jest bardzo zdrowa, ale ona nie wzięła się znikąd, ona wzięła się z tego, przez ostatnie 2-3 lata bardzo mocno zainwestowaliśmy w tą infrastrukturę i w tą część utrzymaniową. Po co? Żeby właśnie te pieniądze, które teraz są oszczędzane, mogły być wydawane w kierunku innowacji. Mhm. A co to oznacza, Piotrze, co to oznacza dla codziennego funkcjonowania działu IT, dla szefa IT, to, że duża część relacji, projektów jest jakby realizowanych obok IT. Czy to jest trend, po pierwsze, z którym się spotykasz, po drugie, czy jaki masz do tego stosunek? Czy to jest coś, co pomniejsza rolę IT w przedsiębiorstwie? Chyba nawiązujesz do Shadow IT. Nie tylko do Shadow IT, też do projektów takich, które są absolutnie jawne, które nie są ukryte. Przykładowo spotkałem się niedawno z firmą, dużą firmą telekomunikacyjną, która potrzebowała wdrożyć system do e-commerce'u i IT w ogóle nie było w ten proces zaangażowane. Ja myślę, że to bardzo zależy właśnie od roli IT, od właśnie i też i CIO i relacji, jakie istnieją w firmie. Jeżeli te relacje są zdrowe i oparte o ten język biznesowy, o zrozumienie strategii firmy i tam, gdzie tą wartość można stworzyć, to za wiele takich projektów raczej się nie wydarza. Nawet bym powiedział, że właściwie żadne projekty realizowane zupełnie bez uczestnictwa IT, a przynajmniej ja się nie spotkałem w swojej karierze, żeby coś takiego miało miejsce. Na chwilkę do budżetowania, do tych 60%. Jeżeli by skwantyfikować, czy podzielić projekty na takie ściśle techniczne i ściśle biznesowe, to ja nawet bym powiedział, że mówimy o około 90%, między 90 a 100% wszystkich projektów płaconych przez biznes. My jako IT firmie, w której ja w tej chwili pracuję, nie robimy rzeczy dla siebie. To wszystko jest dla biznesu, dla klienta, to wszystko musi mieć zwrot. Więc praktycznie to 60% wygląda na bardzo małą kwotę. Stąd też rola i zaangażowanie nasze są kluczowe, żeby dostarczyć projekt. Stąd też nie mamy takich przypadków, że biznes po prostu sobie wdraża coś. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra sytuacja z powodu takiego po prostu, że jesteście firmą, która, powiedziałbym tak, nie ma długu technologicznego. Wydaje mi się, że firma, która ten dług jest zaciągnięty bardzo duży, no niestety ciągle duże pieniądze w kierunku łatania, utrzymania są wydawane po prostu, no bo na samym końcu nie ma co zapowiadać, nie ma o czym, nie można o tym zapomnieć, że innowacje, nowe produkty są ważne, ale jednak ciągle głównym miernikiem działania, oceniania IT jest ciągłość działania tego po prostu, czy się kręci, a nowe elementy są dopiero dodatkowymi profitami. Mhm. Najłatwiej chyba zapomnieć o czymś, co działa, zresztą najbardziej bolesne jest uświadomienie sobie, że nagle przestało, więc na pewno to jest jakiś wyznacznik tego,
jakim kierunku CIO kształtują kontrakty z dostawcami. Przynajmniej tak wygląda to z naszego punktu widzenia. Ja bym chciał coś doprecyzować, bo tu padło słowo obok IT. No ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, to potwierdzam. To nie jest obok. Przy obecnych rozwiązaniach centralizacja rozwiązań w firmie jest istotnym czynnikiem oszczędności. I budowanie jakichś wysp niezależnych, podejmowanie decyzji poza zespołem IT jest po prostu nieporozumieniem. To jest podstawowy błąd, jeżeli w ogóle do czegoś takiego dochodzi w firmie. Natomiast oczywiście sponsorzy finansowi to jest jakby odrębne zadanie. I tu faktycznie zgadzam się. 60 to jest mało, nawet więcej. Mhm. Andrzej... Ja tylko chciałbym dodać, bo słuchając wypowiedzi kolegów, to jak gdyby tylko potwierdza tą tezę, o której mówiliśmy na początku, że tak naprawdę coraz bardziej firmy, biznes dostrzega rolę IT, to znaczy znajdują się pieniądze na inwestycje w IT i tak jak kolega powiedział, nie można wyobrazić sobie sytuacji, że te projekty są robione poza IT. Natomiast biznes zdecydowanie dostrzega to, że inwestycje w IT to tak naprawdę jest możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Ciekawe, czy się ze mną zgodzicie. Ja bym sobie to ułożył w ten sposób, że nawet jeśli decyzje zapadają tylko przy udziale IT, nie jak pan Henryce, nie obok, ale przy udziale IT, to jednak IT powinno w tym procesie wykazywać swoją wartość, uczestniczyć, pokazywać dlaczego jest potrzebne i jak może pomóc. Czy to jest mniej więcej tak jak o tym myślicie? Andrzej, tu mamy chyba kolejny punkt do zapisania. Wnieść wartość w proces decyzyjny. Wnieść wartość w proces decyzyjny, bardzo dobrze. Proszę Państwa, mówiliśmy o tym, było to na prezentacji Phila Lewisa również uwidocznione. IT się zmienia nie tylko dlatego, że biznes się zmienia, ale pojawiają się zupełnie nowe kompetencje. Operujemy technologiami, które nie istniały jeszcze 2, 3, 5 lat temu i prawdopodobnie w swoich zespołach, w swoich firmach szukacie nowych kompetencji. Czy możecie nam przybliżyć, jakie umiejętności mogą być potrzebne działom IT, nie tylko szefom IT, ale również pracownikom działów IT w perspektywie 3-5 lat? Jak staracie się dobierać zasoby? Tak, ja trochę wywołany do tablicy, jestem najlepszym przykładem tego, że zmienia się świat i zmieniają się kompetencje. Przez 13 lat w Onecie pracowałem na różnych szczeblach w IT Operations. No i któregoś roku IT Operations w Onecie przestało istnieć. Przestało istnieć z jednego powodu, a mianowicie tak naprawdę skończyły się tam takie realne wyzwania. Kiedy zrealizowane zostały różne projekty data centrowe, konsolidacji, wirtualizacji, pełnej automatyzacji, no coraz mniej sensownym było utrzymywanie silosu jako takiego operations, który tak naprawdę jedyne co miał do zaoferowania to dobre działanie firmy. W związku z tym wszystko uwspólniło się, w związku z tym istnieją platformy odpowiedzialne za ich rozwój i za ich budowę. A ja zacząłem chodzić w marynarce częściej, rzadziej w rozciągniętym podkoszulku i przeszedłem jak gdyby trochę do drugiej strony lustra, czyli buduję platformy, które już kiedyś zacząłem budować w ramach technologii Onetu, oferując je dla zewnętrznych przedsiębiorstw. No i niejednokrotnie właśnie to jest ta rola, która pojawia się w stylu nowego IT. Nie ma dzisiaj kompetencji, które będą do końca świata dzisiaj takie same. Dzisiaj wymiana dysku, wymiana procesoru, nie wiem, instalacja serwera w żaden sposób nie wpływa na wartość przedsiębiorstwa. Dzisiaj przedsiębiorstwa między sobą nie konkurują o to, która szybsza jest poczta elektroniczna. No w żaden sposób to nie decyduje o realnych wartościach przedsiębiorstwa. Te część kompetencji się komodyzuje. Wczoraj, przygotowując się chwilę do panelu, zaglądnąłem do Wikipedii. W 20 latach tego wieku na Mazowszu działały 33 elektrownie. One wszystkie były zlokalizowane przy tak naprawdę zakładach, przy zakładach produkcyjnych. Dzisiaj w całej Polsce jest 40 elektrowni, które zabezpiecza 40% potrzeb kraju, z czego policzyłem na Wikipedii 6 jest w Małopolsce, na Mazowszu. Porównajmy zużycie prądu w latach 20 i w dniu dzisiejszym. Co to oznacza? Kiedyś każdy zakład miał swoją elektrownię. Dzisiaj się to zmieniło.
Nie chciałbym dzisiaj przewidywać, że za ileś lat nikt nie będzie miał infrastruktury blisko swojego przedsiębiorstwa. Na pewno będzie kilka takich, dla których to będzie kluczowe. Ale wydaje mi się, że ten przykład właśnie pokazuje, że te kompetencje zdecydowanie się zmieniają i ta infrastruktura zdecydowanie coraz częściej będzie szła do zewnętrznych dostawców, a u przedsiębiorstw będą aplikacje, dane, aplikacje, dane. Zdecydowanie w tym kierunku wydaje mi się, że będzie to szło w większości przedsiębiorstw. No właśnie, jeśli mówimy o megatrendach, czyli o cloudzie, o mobilu, o big data, o analityce, czy tych umiejętności, tych kompetencji poszukują w tej chwili wasze organizacje? Dokładnie. Ja myślę, że w tej chwili ludzi, których my szukamy i przeinaczamy właściwie cały dział IT w tym kierunku, to są ludzie, którzy pochodzą z różnych dziedzin, niekoniecznie informatycy. Ludzie, którzy potrafią mówić językiem klienta, językiem biznesu, są zarazem myślą analitycznie, są w stanie zrozumieć trochę IT, ale niekoniecznie być ekspertami. Mamy zapotrzebowanie też na ludzi, którzy mają pewną ekspercką wiedzę w infrastrukturze, ale głównie po to, żeby z tymi hydraulikami tam nawiązać lepszy kontakt i od nich dostać te usługi, które nam są tak naprawdę potrzebne. Bardzo dużą wartość w ciągu następnych kilku lat dostarczą nam ludzie analizujący, właśnie potrafiący analizować dane czy informacje w ujęciu właśnie big data i z tych danych właściwie wyciągnąć wnioski, które przełożą się na performance biznesowy. Także to jest ten kierunek, przynajmniej w Amreście, który żeśmy obrali. Kluczem jest, że część tych kompetencji może się pojawić zdecydowanie w biznesie, bo big data jako takie nie jest tylko i wyłącznie technologią jest IT, a jako takim sposobem wykorzystania zdecydowanie jest po stronie produktu. No właśnie miałem taką refleksję, czy odbywa się coś w rodzaju wirtualnej rywalizacji między działem IT a działami biznesowymi, które starają się nowe tematy zagospodarowywać, typu big data właśnie, starają się zagospodarowywać i może zawłaszczy to złe słowo, ale wyjmują je z domeny IT. Kiedyś analityka, kiedyś przetwarzanie informacji było tylko po stronie IT. Dzisiaj staje się w równej mierze domeną biznesu. Powinno być. Trzeba mi się wydaje, że to jest współpraca, to nie jest rywalizacja. Bardzo często jeszcze dzisiaj i narzędzia, i w ogóle ogrom tych danych i możliwości, jakie są, przekraczają możliwości ludzi, no choćby na przykład u nas marketingu, którzy powinni to robić, ale nie są w stanie, więc to jest tak naprawdę w tej chwili współpraca. A w którym kierunku to pójdzie? Myślę, że po prostu stworzy się, tak jak tu żeśmy mówili, nowe, czy to będzie IT, czy biznes, nieważne, nowa grupa ludzi, która będzie potrafiła tą wartość dla firmy znaleźć. Andrzej, wydaje mi się, że powinniśmy dopasowanie kompetencji do przyszłych potrzeb wpisać absolutnie do naszego zestawu przykazań, nie wiem ile już ich mamy w tej chwili, a ponieważ obiecaliśmy, że to będzie szybki panel, to chciałem ostatnie pytanie panom zadać i skierować je w pierwszej kolejności do dostawców, przedstawicieli dostawców, bo oczywiście panowie również możecie zabrać w tej sprawie głos. W zeszłym roku dyrektor generalna HP powiedziała takie znamienne zdanie, że jeszcze nigdy wcześniej duzi dostawcy, jak między innymi HP, jak Intel, nie czuli tak dużej presji, oni również czują presję, ze strony rzeszy małych firm, szybko rozwijających się firm, które wchodzą w rynek i zabierają, odbierają tym starym graczom, starszym graczom, stabilizowanym graczom kawałki rynku. Tu znowu posłużę się statystyką opracowaną przez IDC, która mówi, że na przestrzeni najbliższych 3 lat aż 1/3 liderów rynku w obecnych kategoriach straci swoje miejsce na rzecz nowych graczy. I pytanie do dostawców, czy ten trend dostrzegacie, trend absolutnie związany również z nowym stylem IT, czy to jest coś, z czym się liczycie, co was w jakiś sposób dotyka? A pytanie na ten sam temat do klientów, czy w związku z tym, że tak bardzo zmienia się krajobraz rynku informatycznego, czy to narzuca na was potrzebę innego spojrzenia na rynek, śledzenia nowych trendów, nowych dostawców? Zacznijmy może od Krzysztof Jonak, Intel, firma, która jest znana z tego, że dużo inwestuje na rynku.
Okej. To myślę jest bardzo dobre pytanie. Konkurencja jest zawsze dobra i zgadzam się z tym, że prawdopodobnie zestaw liderów, czy branży IT, czyli jakiejkolwiek branży, który znamy z dzisiaj, będzie zupełnie inny za 5 lat. Na pewno pozostaną tam również liderzy z dzisiaj i to tak naprawdę jest wyzwanie dla każdej z naszych firm, aby działać tak, aby dostarczać tą wartość naszym klientom, naszym partnerom, żeby pozostać cały czas na tej liście liderów. Czyli innowacyjność, dostarczanie nowych technologii i współpraca tak naprawdę z partnerami. To są elementy, które gwarantują pozostanie na tej liście, moim zdaniem. Mhm. Klienci? Pan Andrzej. Tak, to może ja powiem. Znaczy, ta dwoistość, która się pojawia w funkcjonowaniu działów IT, czyli z jednej strony to jest to utrzymanie, żeby woda z kranu leciała wtedy, gdy trzeba, z drugiej strony partnerstwo i bycie partnerem i jakby takim centrum innowacji dla rozwiązań biznesowych, to my jako dostawcy staramy się działać również w tych dwóch wymiarach. Czyli z jednej strony tak, chcemy być tym dobrym hydraulikiem i to umiemy robić, ale też chcemy być partnerem w tym obszarze biznesowym, czyli podsuwać Państwu jakieś pomysły, inspirować. I tutaj istotne jest podejście branżowe. I to myślę tak samo u Was w departamentach IT, że macie takich ludzi, którzy mogą to robić w dowolnej firmie, czy to w banku, czy w portalu, czy w firmie logistycznej, czy gdziekolwiek, ale też musicie mieć u siebie ludzi, którzy znają się na tym biznesie, czyli tacy, którzy równie dobrze mogliby być w dziale marketingu, w sprzedaży, w produkcji, ale mogą być też w IT, czyli tacy, którzy rozumieją, jak technologia może dać coś sensownego biznesowi. I my jakby przez podejście sektorowe mamy to samo, czyli mamy u siebie ludzi, którzy rozumieją, co to rozwiązanie IT może wnieść i chcemy być w ten sposób partnerem do rozmowy z wami, czy to z waszymi architektami, czy z waszymi analitykami. Natomiast jeszcze myślę, że warto powiedzieć, odpowiadając na to wcześniejsze pytanie, o czym mówili koledzy. Moim zdaniem funkcja, która jest niezwykle istotna i ciągle brakuje ludzi z tymi kompetencjami, to jest naukowiec od danych, tak? Naukowiec od analizy informacji. No bo data scientist. Tak, ten data scientist. To jest, jak ja bym dzisiaj się zastanawiał, jaką karierę wybrać, to pewnie bym poszedł w tą stronę, bo perspektywy są absolutnie nieograniczone. I tu znów ta wiedza branżowa jest istotna, bo co innego powinien wiedzieć taki data scientist w banku, a pewnie co innego powinien wiedzieć w firmie sieciowej czy w firmie produkującej. Także kończąc, sądzę, że rola w tej chwili działów IT i CIO jest niesamowicie, jest chyba ciekawsza niż kiedykolwiek indziej, bo jesteście i od innowacji. I można powiedzieć, że macie taką funkcję Chief Process Officer, no bo IT jest wszędzie, więc jakby jesteście w każdym nerwie swojej organizacji, a to, jaką będziecie tam mieli rolę, to zależy tylko od was. Tak naprawdę, na ile zechcecie wyjść tylko z hydrauliki i zająć się czymś więcej, a na ile nie. I to jest fascynujące. Proszę Państwa, zestaw, podsumowanie tej dyskusji zapisane w formie przykazań, rad, rekomendacji znajdziecie Państwo w podsumowaniu konferencji. Ja bardzo Panom dziękuję za tą interesującą rozmowę. Mam nadzieję, że Państwo znaleźliście inspirację, a ci z Was, którzy się martwili o to, czy obawiali się presji, obawiali się tego, że IT jest, rola IT jest zagrożona, mam nadzieję, że znaleźli dzisiaj z ust naszych panelistów potwierdzenie, nie, IT jest coraz ważniejsze i presja wynika tylko z tego, że rola IT jest coraz większa. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za tę część konferencji.